mówią, że mam wielkie plecy na mieście. Żeby mieć wielkie plecy, to trzeba, żeby ktoś za nimi stał. A za mną stoi, a raczej siedzi Zenek Martyniuk z zespołu Akcent. Witam cię, Zenku. Cześć, witam, kłaniam się. Dosyć częstym jesteś gościem w Białej Podlaskiej. Tak, w tym klubie jesteśmy po raz drugi już, a tak w ogóle to... No tutaj chętnie koncertujemy, chętnie nas tutaj zapraszają. To bardzo dobrze, bo mamy w tych rejonach dużo vanów. Czy to właśnie w okolicach Białej Podlaskiej, czy Lublina, także tutaj lubimy przyjeżdżać, lubimy tutaj być. Jak się czujesz jako niekwestionowana gwiazda muzyki rozrywkowej? Wiesz, ja nigdy się nie czuję gwiazdą, nie wiem, no tak ogólnie jakoś się przyjęło takie powiedzonko, także Zenek Martyniuk, król muzyki disco polo. No to bardzo miło oczywiście. No oczywiście nie da się ukryć, że jestem praktycznie od początku istnienia, jak ten gatunek powstał. Tak. Ile to już lat? No my w ubiegłym roku obchodziliśmy 25-lecie nasze. Ja w ogóle troszeczkę dłużej już jestem na scenie, bo można powiedzieć, że pierwszym zespołem był zespół Akord. Zacząłem grać w roku 83, czyli już można by powiedzieć, że ponad 30 lat jestem na scenie. Tak, najpierw był zespół Akord, później Centrum, dopiero w roku 89 właśnie z połączenia sylab z akordu Ak, Centrum, Cent powstał zespół Akcent. I tak trwamy do dzisiaj. No jest znajoma, wolałbym chyba wszystko. A jak z twoim zdrowiem teraz? Już jest okej, okay. jest wszystko dobrze. No troszeczkę było komplikacji 2 miesiące temu, dokładnie tam 4 lutego, miałem operację wyrostka robaczkowego. No i troszeczkę to była taka skomplikowana operacja, bo nie został w porę zdiagnozowany, że to jest właśnie wyrostek. Mogła być operacja dużo taka lżejsza, tak zwana laparoskopowo zrobiona, tak, a było troszeczkę cięcia, no ale już jest wszystko okej. Okay. Już jest dobrze koncertuje. Dobrze, że wróciłeś do formy. Wróciłem Jakie do formy. Jakie plany na przyszłość? No oczywiście, to jakie plany? No przede wszystkim już niedługo, bo mały zaczyna się sezon taki, tak? Znaczy my praktycznie koncertujemy cały rok, ale w tych okresach takich późno jesiennych, zimowych, to głównie dyskoteki. A od maja zaczniemy koncertować po prostu to, co lubię najbardziej, czyli imprezy plenerowe. Jak się ma w naszym kraju muzyka disco polo, muzyka rozrywkowa? Bardzo dobrze. Mi się wydaje, że bardzo dobrze. Coraz są lepsze koncerty, coraz lepsze nagłośnienie, lepsze sceny. Wszystko to wygląda jakby bardziej tak profesjonalnie niż porównanie jeszcze jak to było kilka lat temu. Jest coraz lepiej, no i my robimy muzykę coraz lepszą, coraz taką fajniejszą. Jest dobrze, jest okej. Okay. Dzięki wielkie za spotkanie i życzę ci udanego koncertu tutaj w Białej. Mam nadzieję, że jeszcze wiele razy zagościsz w naszym mieście. Na pewno. Jak powiedziałem, lubimy tutaj przyjeżdżać, lubimy tutaj być w okolicach Białej Podlaskiej. Tak więc dziękuję bardzo za zaproszenie mnie do programu. Gorąco pozdrawiam. Kłaniam się. Zenek Martyniuk, Akcent.